Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na rewelacyjne bułeczki drożdżowe z dżemem. Co więcej, te bułeczki będą w kształcie żółwików. Zachęcam Was gorąco do ich przygotowania. A zaczynam od rozrobienia drożdży z odrobiną wody i cukru. Mieszam i odstawiam. Następnie do miski wsypuję mąkę pszenną jasną. Dodaję wodę. Rozpuszczone drożdże, troszkę soli morskiej, a także roztopione w rondelku masło. Nie powinno być gorące, może być lekko ciepłe. To wszystko dokładnie mieszam, a następnie przekładam na blat i delikatnie podsypując mąką wyrabiam ciasto, aż będzie bezproblemowo odchodzić od dłoni. Powinno być mięciutkie i gładkie. Wtedy przekładam do miski i odstawiam na godzinę do wyrastania. Po tym czasie ciasto wyjmuję z miski i dzielę na mniejsze części. Proponuję podzielić na 12 części. Z tego wyjdzie około 8 żółwików. 8 części rozwałkowuję na kółeczka, a z pozostałej partii lepię takie wałeczki. Przyklejam do każdego kółeczka dokładnie, a następnie z pozostałości robię łepek i małe nóżki. Dociskam wszystko, aby się skleiło i żeby potem po upieczeniu nóżki nie odpadły żółwikowi. Z wierzchu każdego żółwika smaruję rozkłóconym jajkiem. Jako oczka możecie wykorzystać rodzynki albo ziarenka maku. Ja wykorzystałam takie żelki, które się nie rozpuszczają podczas pieczenia. Do środka żółwików wkładam dżem. Ja wykorzystałam mój dżem marolowo-brzoskwiniowy, ale możecie dowolny. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę, aż będą rumiane. I gotowe! Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.